Szczycie sprzyjają warunki naturalne, a turystyka jest wpisana w tradycję regionu. Inwestowanie w inne branże gospodarki bywa mniej atrakcyjne. Warto to robić, zobaczcie Państwo sami, z jakim skutkiem udaje się to Stowarzyszeniu Partnerstwo Północnej Jury, które mimo dużego ruchu turystycznego tworzy nowe miejsca pracy. Będzie to nasza druga wizyta na terenie działania LGD Kurp się razem. A wracamy tu, by pokazać, jak wyglądają przygotowania do Niedzieli Palmowej na terenie gminy Łyse. Nieprzypadkowo właśnie tu odbywa się coroczny konkurs na największą palmę. Częścią historii gminy Lelów jest historia mieszkającej tu niegdyś społeczności żydowskiej. Gmina wspólnie z Stowarzyszeniem Partnerstwo Północnej Jury postanowiła uhonorować tą swoją część historii, tworząc Izbę Tradycji Regionalnej. Lelów do wybuchu wojny był sztetlem w równej ilości zamieszkałej przez ludność narodowości polskiej i żydowskiej. Wybuch wojny spowodował, że część mieszkańców została rozstrzelanych, zarówno Polaków, jak i Żydów. Następnie jesienią właśnie w 1942 roku zostali w bestialski sposób wywiezieni i na dzień dzisiejszy nie ma w Lelowie żadnego Żyda. Natomiast jest miejscem corocznej pielgrzymki hasydów z całego świata na miejsce pochówku cadyka Dawida Bidermana. W Rosh Hashanah i w kolejne dni ludzie pozdrawiają się słowami: obyś był zapisany na dobry rok w Księdze Życia. Są one wyrazem wiary, że Bóg w tym dniu otwiera Księgę Życia, w której zapisane są wszystkie czyny człowieka. Co to właściwie jest? To jest diorama, rodzaj takiej obrotowej szopki, która pokazuje święta i obrzędy żydowskie. W tle słychać muzykę żydowską i oczywiście głos lektora, który opowiada nam po kolei, jakie sceny są tutaj zaprezentowane i mówi właśnie o tych świętach i obrzędach żydowskich. Skąd Państwo zaczerpnęliście pomysł właśnie tej dioramy? Pomysł się narodził tak jakby z tej naszej wielokulturowości, bo w Lelowie widać spotkania Żydów z Polakami, od zawsze żyli ze sobą. Chcieliśmy pokazać młodemu pokoleniu i żyjącemu tutaj w Lelowie i społeczności z gmin okolicznych, jak wygląda życie Żydów. Jest to druga w Polsce taka diorama. Wykonał ją artysta z Krakowa. Pierwsza jest w Chmielniku, druga w Lelowie i też się cieszymy, że dzięki współpracy z Partnerstwem Północnej Jury mogliśmy dokonać właśnie tego dzieła. Pesach znane jest jako święto prześników. Nazwa pochodzi od macy, czyli prześnego chleba. Święto upamiętnia wyzwolenie Żydów z niewoli egipskiej. Jest to 14 dnia miesiąca Nisan, według kalendarza gregoriańskiego na przełomie marca i kwietnia. Ten projekt jest bardzo interesujący, a jakby jego kontynuacją jest pojawienie się na rynku wydawnictwa, które również Państwo przygotowaliście z Partnerstwem Północnej Jury. Tak, zgadza się. Jest to pierwsza publikacja wykonana przez gminę Lelów pod tytułem Lelów na skrzyżowaniu szlaków i kultur. Pokazujemy tutaj i walory przyrodnicze, i wielokulturowość Lelowa. No i oczywiście życie współczesne, to co się dzieje, a dzieje się bardzo dużo w Lelowie. Lokalna grupa działania